Cześć i czołem, Michał z Władek Team. Tam możecie sobie poczytać o naszym klubie co nieco. Kolejny dzień zaczynamy, piąty. No, zaczynamy już widzieć ten nasz upragniony koniec, czyli tą dziesiątą dobę na plaży. No niemniej jednak jesteśmy dopiero na półmetku, wiele się jeszcze może zdarzyć. Trzymamy jednak rękę na pulsie, tak jak wiecie, 40-60 wędkarzy weźmie udział w tym naszym przedsięwzięciu. Oczywiście wszyscy z Władek Team. Zaczynamy! Tak jak powiedziałem na samym początku, dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o tym, jak to wygląda z strony technicznej, to bicie rekordu Polski, ustanawianie rekordu Polski. No więc zacznijmy od papierologii, bo tak jak wiecie, każde takie zawody, czy każde takie przedsięwzięcie to jest masa makulatury, no i my też mamy dużo tej makulatury. Jako takim celem tego przedsięwzięcia jest łowienie ciągłe przez 10 dni i nocy. Na tą chwilę wszystko idzie bardzo dobrze, nie było, nie wiem, jakiejś burzy po drodze, aczkolwiek załamania pogody się, no wiecie, jak to u nas na wybrzeżu się zdarzają. Klub Władek Team jest świeżym klubem, całkowicie niebetonowym, jeżeli wiecie, o co chodzi. No i mamy zupełnie inne podejście do tego, tak jak widzicie na tych przebitkach, które były, nie wiem, z dnia wczorajszego, czy tam z początku. Zawsze jest nas dużo, zawsze potrafimy się wyśmienicie bawić. No wiecie, mamy nawet swojego grilla, także no to wręcz sugeruje to, że naprawdę jest bardzo fajnie u nas. Czy każdy może wziąć udział w tym biciu rekordu? Nie. Z tego względu, że według regulaminu muszą to być zawodnicy jednego klubu bądź stowarzyszenia wędkarskiego. Władek Team oddelegował tutaj około 50 swoich zawodników i to nie jest wcale takie proste. Zwróćcie uwagę, że po pierwsze dany klub musi posiadać odpowiednią liczbę członków, żeby w ogóle podejść do tego tematu, a po drugie trzeba też tych członków no, zmotywować w jakiś sposób, no bo my mamy około setki zawodników, nie każdy też może. Całe 10 dni jest podzielone na tury 8-godzinne, w każdej turze 8-godzinnej bierze udział dwóch zawodników, czyli mamy 10 dni, w każdym 3 tury, czyli wychodzi nam 30 tur, w każdym po dwóch zawodników, czyli potrzebujemy 60 zawodników, jeżeli by każdy wziął po jednej turze. Według regulaminu każdy może wziąć maksymalnie dwie tury, no i to żeście widzieli na tym filmie poprzednim, czy tym pierwszym filmie z nazwą Edukacja w temacie. Widzieliśmy, że osoby niektóre się powtarzają. Powtarzał się Andrzej Dechnik, powtarzał się Krzysiu, czy chociażby Piotr Cejnowa. To jest normalne. Oni się powtórzyli tam w tych ujęciach, ale oni już nie będą mogli wziąć udziału teraz bliżej weekendu majowego. Pytacie się też na przykład o to, co by było, gdyby na przykład zawodnik, który tutaj jedzie, miał wypadek, nie mógł tutaj dojechać. Nie ma najmniejszego problemu, bo zawsze w tym namiocie, czy tutaj w okolicy po prostu tego namiotu na plaży kręci się co najmniej jeden zawodnik Władek Teamu. Jest to zawodnik rezerwowy, dajmy na to, ja jestem też takim zawodnikiem rezerwowym. Tak jak widzicie, ja jestem tutaj codziennie. Także jeżeli komukolwiek by się coś stało po drodze, czy tutaj na miejscu, nie ma problemu, ja wchodzę na jego turę, to oczywiście wszystko jest zgodne z regulaminem.
i wszystko dalej przebiega tak, jak powinno być. Tak jak widzicie, siedzimy dzisiaj w namiocie. Namiot jest wyposażony oczywiście w sprzęt cateringowy, jakbyśmy to tak mogli powiedzieć. Możemy sobie zrobić świeżą kawę czy herbatę. Mamy też nasz duży termos, w którym jest zawsze świeża kawa. Mamy oczywiście też dowożony catering z jedzeniem z pomorzanki, więc ta sprawa też jest zabezpieczona. Tak jak widzicie na Facebooku, co jakiś czas pokazujemy Wam, jak wygląda zmiana tury. Dosyć fajna, fajna sprawa. Tak jak widzicie, mamy też puchary, o nich już powiedział Jacek w pierwszej części. Najdłuższa flądra na tą chwilę to jest chyba 41 cm. No to jest taka już konkretna, fajna flonderka, aczkolwiek to jest do pobicia. W zeszłym roku ja osobiście złowiłem na naszej majówce z Władek Team. Tam macie link do majówki z Władek Team zeszłorocznej, flądrę 42 cm. Co roku organizujemy taką majówkę. To jest też nasza majówka, żeby była jasność, z tym, że ona jest powiązana z biciem rekordu Polski. Za rok będzie jeszcze lepsza sprawa. No co roku staramy się robić coraz więcej. Zobaczcie, mamy też taką kronikę, do której wpisują się nam wczasowicze, którzy nas odwiedzają, ludzie, którzy patrzą nam na ręce, bo takich jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj dużo. Najważniejszy element tego bicia, ustanawiania rekordu Polski, to jest edukacja. Pierwszy odcinek nasz to jest po prostu o edukacji. Pokazałem w tym odcinku Wam, jak to wygląda na co dzień. Jest tu bardzo dużo zielonych szkół, kolonii. Pani Agnieszka tłumaczy, jak wyglądają te ryby, storgnia, gładzica, jak wygląda nasza szprotka, czym się różni od śledzia. Tak jak widzieliście w tym pierwszym odcinku, pokazuje, o co chodzi z tymi płetwami parzystymi i tak dalej. Zresztą sporo tego jest, nie chcemy Was katować tym wszystkim, co tu się dzieje. Natomiast każdy od nas dostaje taki mały folder o naszym klubie. Z tyłu macie też jakąś informację, dodatkowe informacje takie czysto techniczne. Tam u góry macie link do naszej specjalnej strony, którą utworzyliśmy specjalnie też na tą okoliczność ustanawiania rekordu Polski. Jest to poradnik wędkarski. Poradnik wędkarski, którym żeśmy w jakiś sposób utworzyli wszystkie niezbędne informacje, jak łowić tą rybę, jak łowić flądrę, jak łowić belonę, jak łowić na spinning, jak łowić skutra. Naprawdę macie takie kompendium wiedzy. Tak jak pewnie żeście zauważyli, no staramy się po prostu bardziej, staramy się bardzo mocno, żeby ten surfcasting i ogólnie wędkarstwo morskie nasze, polskie wędkarstwo morskie, miało się dobrze i żeby coraz więcej wędkarzy próbowało łowić w tym naszym przepięknym Morzu Bałtyckim, bo tak jak widzicie, ta frekwencja ryb jest zdecydowanie lepsza niż na niejednym jeziorze. Przepiękne wschody słońca na plaży we Władysławowie. Darek, ty dzisiaj miałeś okazję go zobaczyć, nie? Oczywiście. Było bardzo pięknie. Siedzisz od godziny piątej. Piątej, tak. Dziś do 13. Trzynastej. Koło mnie Tomek. Tomku, poranna tura udana? Można powiedzieć, że udana i nieudana. Pogoda nam sprzyjała i to na tyle. Połów nie był zbyt obfity. Mamy trzy rybki wymiarowe. Czwarta niewymiarowa. No i tyle, może jeszcze coś się uda wyciągnąć do końca. No i się udało. Dublecik na koniec.
Koło mnie w naszym namiocie Józek. Józek jest niewidomy i bardzo skutecznie łowi ryby. Zresztą udowodnił tą swoją skuteczność na wielu zawodach. Józku, w minionym czasie, no w zeszłym roku, ileś tych tytułów zdobyłeś? No najważniejszym tytułem to jest wicemistrzem Polski. Obecnie bijemy rekord Polski w surf castingu. I mam zaszczyt właśnie być w tym klubie i razem z nimi biję ten rekord Polski, z którego jestem zadowolony, mimo mojego kalectwa, bo nie widzę całkowicie. I dzięki właśnie kolegom, wszystkim z klubu, pozwolili mi być w tym klubie, z którego jestem bardzo szczęśliwy. I mam po prostu zajęcie, po prostu to moje kalectwo po prostu gdzieś ucieka. Józku, my się wszyscy wzajemnie uzupełniamy, te twoje małe niedomagania w zupełności w żaden sposób nam nie przeszkadzają, żeby wiesz, być z tobą, być wspólnie, czy tutaj na biciu rekordu Polski, czy na zawodach. Na pewno wiele osób by chciało się dowiedzieć, w jaki sposób ty rozróżniasz to branie ryby. Masz jakieś, nie wiem, dzwonki specjalne, jakieś dodatkową elektronikę? Tak, są dzwonki, no ale zależy jeszcze od pogody, bo jak jest wiatr duży, dzwonki nie mają żadnego bytu. Ale przede wszystkim jest to wyczucie w rękach. Kiedy złapię wędkę w rękę, pociągnę żyłkę, to wiem, czy mam rybę, czy mam zostawić dalej tą przynętę, żeby leżała na dnie. A przede wszystkim jest to wyczucie w ręce. Podstawa to jest właśnie ręka. No tutaj widzimy na przebitkach, że na tym twoim stanowisku wędkarskim masz takie małe radyjko i rozumiem, że to radyjko po prostu pokazuje ci w jakiś sposób, gdzie jest to twoje stanowisko, że po prostu od namiotu naszego socjalnego jesteś w stanie samodzielnie podejść do tego stanowiska, tak? Tak, to jest takie, można powiedzieć, moje punkt, który orientuje się mniej więcej, gdzie jestem, bo wiadomo, na plaży człowiek odejdzie od wędek, czy pójdzie do kolegi i wracając, no ciężko mi było trafić do wędek. I dlatego to radio zawsze wisi i słyszę to i po prostu dochodzę do swoich wędek bez niczej pomocy. Sam sobie radzisz ze wszystkim, z przygotowaniem przynęty, czy potrzebujesz, masz jakiś taki element, jest tutaj tego wędkarstwa morskiego, no, który potrzebuje jednak tego wsparcia? Znaczy wędkarstwie morskim czy jeziorowym nie potrzebuję żadnej pomocy. Sam uzbrajam wędki, sam wyrzucam, sam zwijam, sam chowam. I raczej nie lubię, jeżeli ktoś mi chowa wędki, coś robi, bo ja wiem, że jak spakować, gdzie wpakować i żeby później nie szukać tego. To nasze wędkarstwo morskie, surfcastingowe, jest takim bardzo specyficznym wędkarstwem. Tym bardziej, jeżeli należymy do jednego klubu, jest to klub dosyć duży albo prężnie działający, no nie wiem, Władek.pl spełnia jedną i drugą kategorię, to zawsze znajdziemy kogoś, kto nam pomoże rozpocząć to wędkarstwo, no i później w jaki sposób nas poprowadzi. Józku, a co byś mógł powiedzieć ludziom, którzy zastanawiają się, czy sprostają tym wszystkim wymaganiom? Tak, chciałbym powiedzieć, że wędkarstwo morskie jest nawet dużo łatwiejsze w wędkarstwie jeziorowym czy rzecznym, z tego względu, gdzie po prostu mamy plażę, dookoła sporo miejsca i rzucamy do wody, do morza. Także jest to w jakiś sposób bardzo proste. No wiadomo, że są pogody, są wiatry, no trzeba się ubrać, trzeba czasem trochę przemarznąć, ale uwierzcie mi, że wracając do domu, to człowiek z sercem z radości wraca.
Dobra, jeszcze przed zmianą. Czemu taka wielka kolega? No i jeszcze na koniec mamy tutaj. Jacek, dawaj, dawaj ją. Mamy! Dobra, i zmiana, także od razu zmiana jest. Teraz ja tu, no, dobrego kolego. Dobra. Na koniec tury zaczynamy. Warunki teraz, nie? Do tego live'a. Teraz zaczęły brać. No kolega właśnie złożył, widziałem. Dzisiaj niestety kolega z Rzeszowa nie mógł dojechać, więc według procedury ja jako rezerwowy, wiecie, wam o tym mówiłem, weszłem na stanowisko, złowiłem wiew Landry, może coś jeszcze złowię, no bo jeszcze muszę wyciągnąć, za mnie wchodzi kolega. No i tyle, i tak to wygląda, tak się łowi? Władek Team! Ręka! To mamy już szósty dzień za sobą, że tak powiem. Jeszcze tylko nocka i jest dobrze.